Dzień dobry kochani, tu Jacek Iwonka, były szef stacji TV Osobista. Będę mówił głosem innym niż zwykle, ale jestem w tym wydarzeniu, mogę z wami rozmawiać. Opowiem wam historię, jak to było 5 lat temu. Był kiedyś majowy dzień, obserwowałem sobie YouTube'a i zobaczyłem kilku użytkowników, którzy prowadzili swoje kanały na YouTube z logotypami i oznaczeniami wiekowymi. Byli to kanały 10 HD, Perolix TV, TV Box HD, który jest do dzisiaj, i wielu innych. Więc któregoś dnia zasiadłem do komputera i zacząłem tworzyć logo i zastanawiałem się, jak nazwać ten kanał, więc postanowiłem nadać mu nazwę TV Osobista HD. 26 maja stworzyłem emisję testową. Później nadszedł dzień 1 czerwca i rozpoczęliśmy nadawanie. Logo było czarne, prostokątne i symbole TV Osobista w trzech kolorach, których widzicie na ekranie. To był program Disco Polo Live, w który zaprezentowałem trzy teledyski disco polowych artystów. Później upubliczniłem wersję audio piosenek disco polowych. W sierpniu zmieniliśmy logo na jasny siwy, a napis na czerwony, a w ramówce pojawił się teleturniej Joker, ale z innego, który nazywał się Kordian TV, i pojawiły się fragment teleturnieju Kłamczuch. I tato, tato, tato. Na drugim koncie utworzyłem drugi kanał o nazwie TV Osobista 2, która nie miała loga, i wstawiłem filmik o biegających koniach. Nie mając pomysłu na kanał, pozostawiłem jeden film. Ramówka jak na tamten czas była skromna, ponieważ byłem mało doświadczony i dopiero uczyłem się wszystkiego, więc postanowiłem zrobić z niego kanał muzyczny i rozrywkowy. Zimą tego roku zadebiutowała oprawa zimowa z muzyką TIFF4 z lat 2020-04, ładnie się prezentowała wtedy. Liczba subskrybentów rosła i miałem 1000 subskrybentów. Przed Sylwestrem zaprezentowałem wtedy składankę audio wykonawców, później w 2018 roku zaprezentowałem składankę lat 90. z piosenkami jak Majanda i tym podobnymi. Niestety radość nie trwała długo, jakiś zazdrosny kid zbanoeał mi konto. Później musiałem szybko tworzyć nowe konto i piosenkami audio odzyskać subskrybentów i udało się, stopniowo wróciłem nowym logiem, które właśnie widzicie, było cudownie. Później puszczałem powtórki Kłamczuch, przeważnie końcówki. Potem przyszedł czas pierwszej rocznicy kanału, stworzyłem spot przedstawiający muzykę i rozrywkę, a do logotypu była doczepiona czapeczka, a pod nim napis Mamy Rok z wykrzyknikiem. Potem zaczynało brakować czasu i nie mając komu oddać konto, przez przypadek usunąłem konto z subskrybentami i wtedy zniknąłem na pół roku. Miałem trochę czasu, wróciłem w styczniu 2019 roku z innym logotypem, innym kontem, w którym obecnie jestem, i wstawiłem dwa filmy o tematyce medialnej, o TVP Sport, który ma zniknąć, jego dubel, a to propozycji logotypów dla kanałów TVP. Widząc to, że nie było odzewu, zniknąłem z YouTube'a na półtora roku, ale zostawiając konto, w które obecnie istnieje i są te filmy. Zaglądając pod koniec lipca, zobaczyłem trzech subskrybentów, więc postanowiłem powrócić. Więc wstawiałem cały odcinek Kłamczucha i potem pokazałem pierwszą prognozę pogody, więc się podobało. Pokazałem też pilotażowy odcinek teleturnieju Milionerzy w moim wykonaniu. Później postanowiłem stworzyć serwis informacyjny o tematyce medialnej, czyli serwis medialny Info. Potem pojawiły się teledyski wykonawców, zmienialiśmy logotypu, zaczęło moich subskrybentów przybywać i dałem teleturniej Joker, tym razem całe odcinki, które zyskały sympatię widząc, i potem zaczynałem was poznawać, drodzy widzowie, czyli Lisia, Kangusia, Krzyśka i innych użytkowników. Później rozpocząłem dawać przeróbki Iwona, czyli doktor Pazernik Szczuromord, później Brzozik Szczuromord, aż po ukochanego doktora Skąpiru Klepkie Ręce, którzy rozbawili publiczność, i oczywiście wiadomości medialne, które pokochaliście. Jedno wydanie miało nawet prawie 5,8 tysięcy wyświetleń. Później kończyliśmy rok na tym koncie, a tak naprawdę 4 lata.
Drugi kanał też się rozwinął, choć miał mało treści, to wstawiałem czołówki Disco Polo Live z Polsatu i Polo TV. Następnie wstawiłem teleturniej Łowcy Nagród, który dał temu kanałowi dużo subów, ponad 600. Później jesienią 2021 roku prostackie Kangusia, który chciał przejąć nielegalnie moje kanały, odpowiedziałem filmem, w którym użyłem słów wulgarnych. Później pojawili się trolle. Jacyś użytkownicy jak IT i TVP7 i jego zgraja zaczynała radowanie mojego kanału. Więc postanowiłem zgłaszać i usuwać. Potem było trochę spokoju. W październiku po wyemitowanych wiadomościach medialnych zobaczyłem dwa ostrzeżenia o prawach autorskich i wiedziałem, kto to robił, to TVP7 i jego bandziorskie trolle. Więc zwołałem na szybko naradę, co dalej, i nazajutrz wydałem oświadczenie o zakończeniu nadawania trzech kanałów, czyli osobistej 1, osobistej 2 i osobistej 24. Później rozpisałem konkurs i wygrał dziewiątka wraz z Bingo TV, ale zawiesili konta i wtedy musiałem rozpisać konkurs, w którym wygrał Krzysiek TV i od razu został szefem stacji, która wyrobiła przez lata swoją markę. Ja po oddaniu osobistej Krzyśkowi TV wciąż nazywali mnie osobistą, teraz jest telewizją medial. Drogi Krzyśku, prezesie telewizji osobistej, dziękuję, że wziąłeś telewizję osobistą pod swoje skrzydła, bo u mnie hejterzy zbanowaliby i patrz, i doczekała piątych urodzin, i za to ci dziękuję. Życzę tobie, abyś wykorzystywał potencjał wiadomości medialnych i kanałów telewizji osobista, by przetrwał na lata, i jeszcze jedne, może się tak zdarzyć, że na YouTube nie będę daje ci możliwość, gdy tobie się znudzi robienie telewizji. By telewizja osobista miała ciągłość nadawania u ciebie lub innych i obiecaj mi to. A z okazji pięciolecia stacji życzę wszystkiego dobrego na kolejne 5 lat, czyli 10 lat. Życzę Jacek Iwonka, były prezes telewizji osobista.